Cześć, witam Was na kanale, który od dziś nosi nazwę Łowca Talentów, bowiem zmieniamy profil kanału trochę bardziej w stronę talentów, przyszłych reprezentantów oraz w stronę młodzieżowego futbolu i dziś sylwetka wielkiego polskiego talentu Nikoli Zalewskiego. Zapraszam. Kiedy Jacek Magiera ogłosił powołania na Mistrzostwa Świata do lat 20, wielu przecierało oczy ze zdziwienia. Zastanawiano się, co 17-latek robi na turnieju dla zawodników o 3 lata starszych. Nikola Zalewski, bo to o nim mowa, był nie tylko najmłodszym graczem w naszej reprezentacji, ale jednym z najmłodszych na całym turnieju. Jacek Magiera argumentował wówczas, że jeśli ktoś jest wybitny w swoim roczniku, to powinien grać ze starszymi od siebie. Finalnie Zalewski zagrał w jednym meczu, w starciu z Tahiti. Spędził 90 minut na boisku i zaprezentował się z bardzo dobrej strony, szczególnie w drugiej połowie. Zanotował asystę. Teraz czas na analizę innych jego spotkań. Na początek starcie z Rosją na szczeblu U17 i świetna asysta w wykonaniu Zalewskiego. Następnie kontra wyprowadzona przez bohatera dzisiejszego filmu, kapitalne dogranie i brakowało centymetrów do drugiej asysty. Podobnie było w końcówce spotkania. Zalewski wykreował doskonałą okazję swojemu koledze, jednak ten niestety chybił. Następnie pojedynek Polski z Portugalią. Już od pierwszych minut Zalewski siał popłoch w szykach obronnych rywali. Później niewiele brakowało, a zanotowałby asystę. W końcu Zalewski dopiął swego i co prawda przy pomocy bramkarza rywali zdobył bramkę w tym meczu. To z kolei jego popisy na turnieju Alcas International Cup. Na początku jego trafienie w meczu z Aspire Academy, a następnie z japońską drużyną Kashiwa Reysol. Zalewski urodził się w Tivoli, jednak jego rodzice pochodzą z Polski, wyemigrowali na Półwysep Apeniński pod koniec lat 80. w celu znalezienia pracy. Zalewski trafił do Akademii AS Romy mając 9 lat, potrafi mówić w języku polskim, nie jest to perfekcyjny polski, słychać, że jego pierwszym językiem jest oczywiście język włoski, ale po polsku również potrafi się komunikować. Co ciekawe, Zalewski na antenie Roma TV zadeklarował, że jeśli zgłosiłyby się po niego reprezentacje seniorskie Włoch oraz Polski, to bez wahania wybrałby reprezentację biało-czerwonych. Zalewski to przebojowy zawodnik, świetnie radzi sobie w pojedynkach 1 na 1. Ma nienagadną technikę. Portal Il Romanista stwierdził, że zawodnik ten jest najlepiej wyszkolonym technicznie graczem w swojej drużynie. Ciężko też nie docenić jego przyspieszenia i skuteczności pod bramką rywala. Jeśli miałbym na siłę szukać jakichś jego minusów, to na pewno należy tu zwrócić uwagę na pojedynki powietrzne, które z reguły Zalewski przegrywa. Jest to gracz filigranowy. Generalnie niski wzrost jest jednak jego atutem. Przy tym stylu gry nisko osadzony środek ciężkości to duży plus. Zalewski najczęściej występuje na pozycji lewego skrzydłowego, ale można powiedzieć, że jest to taki typ Cristiano Ronaldo, bowiem jest to prawonożny lewoskrzydłowy. Przy tym należy pamiętać, że Zalewski potrafi również grać świetnie lewą nogą. Inne pozycje, na których może występować Zalewski, to jest ofensywny pomocnik, środkowy pomocnik, jednak na tym lewym skrzydle czuje się najlepiej. Do tego warto dodać, że Zalewski jest świetnym egzekutorem stałych fragmentów gry. W Romie wykonuje zarówno rzuty rożne, rzuty wolne, podchodzi również do rzutów karnych. Po Zalewskim w Romie obiecują sobie bardzo dużo, świadczy o tym chociażby fakt, że na początku tego roku umożliwiono mu trenowanie z pierwszą drużyną Giallo Rossi.
Jak widzicie, Zalewski to wielki talent. Bardzo prawdopodobne, że w przyszłości zobaczymy go również w seniorskiej reprezentacji Polski. A na następny odcinek zapraszam Was już jutro. Tak więc do zobaczenia.